Stój! Ja chcę zacząć. O, raj dla artysty. Ale się podekscytowałem. Już czuję tę inspirację. Wiesz już, co mam na myśli. Nie. To patrz uważnie. Zacznę od białej kredy na białej kartce. Nic nie widać, co? Nie rozumiem. Może to mi pomoże? Wow, duża ta kreda. Ale wciąż nic nie widzę. Ciekawe, co ja mam. Ach, zaraz. To mi nie będzie potrzebne. Żegnajcie. Niech stanie się kolor. Co ma być, to się pojawi. Już prawie kończę. Aha. Hej. Huh? Jak? Nazwałem go kolory. Interesujące. Serio. Chcesz zobaczyć mój? Teraz już wszystko widać. Ale miał dobry pomysł. Jak ty to zrobiłeś? To prostsze niż myślisz. Narysuj obrazek białą kredą na białej kartce. Weź pierwszy kolor i posmaruj nim gąbkę. I tak dalej. Kiedy skończysz, przeciągnij pędzlem po kartce. Widzisz, jak powstaje obrazek? I gotowe. Proste i genialne. Teraz rysujemy kostkę Rubika. Będzie ciężko. Linijka i ołówek. Już wiem. Narysuję proste linie. Do tego w trójwymiarze. Co on wyprawia? Jak on to zrobił? Wystarczy obrócić? To trochę bardziej skomplikowane. Dodam jeszcze cieniowanie dla lepszego efektu głębi. Widzicie? Ołówek stanowi świetny kontrast. Prawie kończę. Co teraz? Bardzo delikatne wypełnienie. Ledwo je widać. Nie zaszkodzi dorzucić jakiś cień. O, tak! Jak on to zrobił? Normalnie wychodzi z kartki. Ale ekstra! Zabawimy się? Okej. Uwaga! Ja też chcę! Patrz na to. Co to? Rusza się! Wow! Dobra robota, Nick! Lecą w moją stronę! Przybliżę się! Patrz! Ale się wkręciła! Ha! Ale fajne te kolory! Kręci wam się w głowie? Ostatni obrót! I gotowe! Och! O nie! Co? Mam coś na twarzy? Ale ekstrawagancki make-up! Coś podobnego! Uff. Gotowe na następną rundę? Te AirPodsy są gigantyczne! Ej, to nie fair! Mam rysować tym? Ledwie go trzymam! To niedorzeczne. Mogę rysować. Jest idealne. Zróbmy mały żarcik. Taki mydlany i pachnący. Spróbuj teraz coś narysować. Zacznę od środka. Dziwne. Co jest nie tak z ołówkiem? Nie wiem. Dziwne. Koniec. Jeszcze chwilkę.
Powiedziałam koniec! Pokażcie pracę! Dobrze. Pokaż swoją, Jennifer. Okej, ale do czego ci mydełko? Za karę dyskwalifikacja. Czyli to ty! Jak mogłaś? Co to ma tupet? Przynajmniej jest czysta. Czyli AirPodsy idą do Ashley. Ale odjazd! Fantastyczna jakość dźwięku! Ciekawe co teraz? Teraz będziecie rysować serce. Ale ekstra! Jestem gotowa! Użyję do tego 3 kredek. Dzięki temu narysuję 3 linie za jednym zamachem. Teraz przyciemnię nieco zewnętrzny obrys. I rozetrę bagietką. O tak, wygląda świetnie. Jak narysować serce? O, już wiem! Nie, to się nie nada. A może by tak? Nie, też nie. Zaraz, poproszę o pomoc. Dobrze, że mam przy sobie ten przycisk. Wcisnę go i zaczekam na pomoc. Tak, może być. Hej, artystko! Podejmij za mnie to wyzwanie. Musisz narysować serce. Ach, tak. Już wiem. To bardzo proste. Serce jest symbolem miłości. Napiszę więc na kartce słowo love. Teraz koło w tym miejscu. I drugie, o tutaj. Zaraz zmienię to w dzieło sztuki. Każda litera stanie się dłonią. Nie zapominajmy o rękach. Teraz coś w rodzaju szpłych. I oczywiście tułowia. Zrobię im warkocze. Jeszcze dorysuję spódniczki. I nogi. Na koniec nieco ozdobię. I voilà! Miłość na papierze. Wow, brawo, brawo, dziękuję. Nie ma za co. Wracam do pracy. Że co? To nie fair. Annie ma teraz dzieło sztuki. Też muszę poprosić kogoś o pomoc. O, ciekawe kto to będzie. O Boże! Nie wierzę! Billie Eilish tu przyszła! Tak, to ja, hej! Jestem twoją fanką! Urocze, pomogę ci. To na serio Billie Eilish? Tak, to ona! Naprawdę tu jest! Proszę, uciekam. Nie wierzę, że tu była! Nieźle, co? Pora pokazać nasze prace. Zaraz, zostawiła mi tylko swój autograf? Fantastycznie! Najlepszy dzień w moim życiu! O, Billie Eilish! Szósteczka, Madison. Annie, cudowny pomysł z tym obrazkiem.